Na dwa wyjątkowe wydarzenia związane z obchodami Święta Miasta zaprasza również Muzeum Okręgowe. Pierwsze z nich to wernisaż wystawy, na którą składają się dzieła sztuki podarowane naszemu miastu przez urodzoną w Suwałkach Izabelę Roman, córkę doktora Jerzego Romana, lekarza radiologa urodzonego w Suwałkach, ucznia gimnazjum imienia Karola Brzostowskiego, żołnierza Armii Krajowej. Donatorka jest również stryjeczną wnuczką wybitnego suwałczanina Walerego Romana, polskiego adwokata, posła, członka delegacji, która w 1919 roku odwiedzała zarówno Belweder, jak i paryskie salony polityczne celem przywrócenia Suwałkom upragnionej niepodległości. Donatorka po ukończeniu Gdańskiej Akademii Medycznej wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam związała się zawodowo z branżą farmaceutyczną, osiągając ogromny sukces biznesowy. Jednak o Suwałkach i Suwalszczyźnie nie zapomniała. Często odwiedza region, a wiosną 2020 roku w zaciszu sal wystawowych i bez udziału mediów przekazała naszemu muzeum wartą około 1,5 miliona złotych kolekcję współczesnych dzieł sztuki, na którą składają się 44 obrazy i 3 rzeźby. Jest to niezwykły, rzadki niestety przypadek, że ktoś, kto stworzył piękną kolekcję sztuki współczesnej, polskiej sztuki współczesnej, nacieszywszy swoje oczy i zmysły, po jakimś czasie stwierdził, że chciałby to wszystko przekazać dla szerszej publiczności, przekazać dla społeczeństwa, a najlepszym sposobem na przekazanie tego dla społeczeństwa jest podarowanie takiej kolekcji muzeum publicznemu, które je będzie wystawiało i prezentowało właśnie dla odwiedzającej muzeum publiczności. I taki właśnie dar serca, niezwykle cenny pod każdym względem, wykonała pani Izabela Roman, właścicielka jeszcze do niedawna tej kolekcji. W piątek kolekcja po raz pierwszy udostępniona zostanie publicznie. Ja myślę, że nawet ci, którzy na sztuce się nie znają, czy szczególnie sztuki nie lubią, znajdą tutaj coś dla siebie, bo i tematyka, i kolorystyka, i kompozycje tych obrazów, bo to są przede wszystkim obrazy, ale też rzeźby, są niezwykłe. Jakby poziom artystyczny tych prac jest bardzo wysoki, a jednocześnie właśnie widać w tym jakiś zamysł, widać w tym jakąś myśl przewodnią. Te obrazy są bardzo zwarte tematycznie, no i przede wszystkim bardzo, bardzo ciekawe. Także sądzę, że każdy, kto tylko zechce, odwiedzić salę Muzeum Okręgowego w Suwałkach, znajdzie na tej wystawie, w tej kolekcji coś dla siebie. Jak się dowiedzieliśmy, Izabela Roman weźmie udział w wernisażu, który zaplanowany został na najbliższy piątek na godzinę 17:30, oczywiście w salach Suwalskiego Muzeum Okręgowego. Druga weekendowa propozycja naszych muzealników to obraz filmowy 300 lat Suwałk, film prezentujący dzieje miasta. Publiczna premiera filmu 300 lat Suwałk, filmu mówiącego o historii miasta i regionu od samego początku, bo zaczynamy od krótkich dziejów Jaćwieży, od sprowadzenia kamedułów wigierskich i potem już sama historia miasta przeplatająca się z dziejami regionu i z tymi wszystkimi historycznymi wydarzeniami, które miały miejsce, czyli od pierwszych dymów suwalskich w końcu XVII wieku poprzez przywilej lokacyjny, aż po tak naprawdę czasy współczesne, bo film kończy się krótką sekwencją scen z dzisiejszych Suwałk pokazujące radość, piękno, młodość i to wszystko, co w Suwałkach panuje. Także serdecznie zapraszam. Prezentacja filmowej opowieści została zaplanowana na niedzielny wieczór w plenerowym kinie zorganizowanym na suwalskich bulwarach. Początek projekcji o godzinie 20:00.